my! Bartasz idzie, lewa noga. Po tych trzech spotkaniach, ile jesteśmy mądrzejsi przed startem rundy wiosennej? Zmierzę się tego tak na pewno się nie da. No, mierzalnym jedynym takim argumentem to są wyniki, ale no nie powiem, że nie przywiązujemy do tego wagi, bo absolutnie tak nie jest. My chcemy wygrywać i po to wchodzimy na boisko, ale bazą tych sparingów była praca tą, którą wykonujemy na treningach tutaj na zgrupowaniu. Ja z tej pracy jestem zadowolony, bo my uczymy się tego ustawienia, nowego ustawienia. Chcemy mieć alternatywę dla zespołu, nie tylko chwila, kiedy gdzieś jakaś niebezpieczna sytuacja na boisku, tylko być może będziemy w takim ustawieniu wychodzić, więc dzisiaj też powiem cudzysłowie, możemy sobie pozwolić na te błędy i to jest największy skarb sparingu, że możemy to analizować i pokazać zespołowi te błędy i nad nim pracować. Zaliczyliśmy komplet możliwych wyników, bo remis, zwycięstwo i porażka. Te sobotnie mecze grane nowym systemem, to taka próba na ligę, czy próba założeń, kiedy coś nie będzie grało, kiedy będziemy musieli gonić wynik? No tak jak powiedziałem przed chwilą, no, uważam, że zawodników w szatni mamy takich, gdzie ten system by się sprawdzał, ale nad nim trzeba pracować, na to potrzeba czasu. Na pewno będzie to alternatywa, chwila, kiedy będzie działo się coś niedobrego na boisku, ale jeżeli będę widział, że złapaliśmy do perfekcji ten system, to być może będziemy w takim ustawieniu wychodzić. Neumann strzelił dwie bramki. W sobotę bramkę strzelił Murayama. Jak oni się sprawdzają? Cieszę się, że w taki sposób się zaznaczają i zaznaczają się w statystykach, ale przede wszystkim zaznaczają się w dobrej pracy z zespołem, współpracy z zespołem. Aklimatyzacja przebiegła bardzo szybko, złapali kierunek naszej pracy i są cennymi zawodnikami tego zespołu, no bo gdzieś tam, mówię, cały czas no są widoczni. A co z najmłodszymi? Gutowskim, Kapeluszem, Rudolem? Na pewno to jest dla nich bardzo cenne, kolejne doświadczenie, bo ogrywać się wśród takich piłkarzy, jakie mamy tutaj u siebie w zespole, to na pewno najlepsza praktyka. Ale co do decyzji, czy będą oni na stałe w naszym zespole, czy będzie to sprawa cały czas rotacji pomiędzy zespołami niższymi, w sensie Messy i trzeciej ligi, to dopiero w środę, czyli na zakończenie tego zgrupowania. Czym różniły się sobotnie od środowego sparingu? Z Flotą na pewno wchodziliśmy dopiero w cykl tej naszej pracy, wchodziliśmy dopiero w cykl gier kontrolnych i rozbiłem to czasowo dla każdego i tak to wyglądało. Dzisiaj już rozbiliśmy to w kierunku obciążenia indywidualnego dla każdego piłkarza, który potrzebował trochę mniej, tego czasu dostał mniej i odwrotnie. Ale rozbite to było też w kierunku takim, żeby nasza młodzież się uczyła i stąd rano doświadczenie piłkarzy i po południu, ale dookoła młodzież. I to był klucz dla dzisiejszego dnia, jeżeli chodzi o moje ustawienie rano i po południu. Praca od rana do wieczora, zdążył trener zobaczyć chociaż na chwilę może? Nie, jutro mamy taki dzień na regenerację i myślę, że właśnie to zrobimy.